Cześć Witujta, z tej strony Runszkowski Eugeniusz. Cześć, z tej strony Hymel Jadwiga. Łączna... Typowo Polsko, wieś V3. 48. No. Witajcie bardzo serdecznie, ja jestem Brączek, jest ze mną Mafia Salec oczywiście. I dzisiaj robimy sobie dalszą akcję Drwal na mapie Typowa Polska Wieś, oczywiście na Snow Edition. A, jak dzisiaj widzicie... Miało być tak samo, tak? Miało być HDS przy Deutschu, ja miałem tam odciągać to, ale pomyśleliśmy, że czemu nie spróbujemy troszkę coś innego, w troszkę innym wykonaniu. 60 popracuje też sobie, w troszkę cięższych warunkach niż Deutsch, ale myślę, że dość fajnie powinno to wyjść. A ogólnie tyle śniegu dało ostatnio, że teraz wszystko topnieje, bo temperatura w górę i w lesie jak bagno się zrobiło, tak się zrobiło, no i oczywiście Deutschem z HDS-em ciężko wjechać, bo HDS bardzo ciężki i tam wiecie, ani podpór rozłożyć, ani nic. Także pomyśleliśmy, że dzisiaj pożyczymy sobie taką przyczepkę od tego tutaj. Pospawaliśmy ją trochę, bo stała w krzakach 5 lat. Także trochę ją pospawaliśmy, pomalowaliśmy i jest jak nowa. I oczywiście ja będę sobie dzisiaj jeździł moim Deutschem. Jak widzicie, tutaj właśnie zaczynamy z gospodarki Bolka. Także co, Bolek, jedziemy sobie do lasu już, co? Tak, wio. Jakbym to powiedział. Poczekaj, bo mnie tak szybko nie odpalo, ty. No to ja już pojadę po drodze będę, nie? No dobra, jadź. Jak widzicie, dalej odśnieżone, bo śniegu na razie nie napadało nowego. Ale nadawają. Już w piątek mówili, że będzie minus 17 i będzie padać. Mówisz? Tak. Ja ci mówię, że znowu zasypie, trzeba będzie bóg podpiąć i zaraz trzeba będzie znowu wszystko odgarniać. Już kurwa, to trzeba zboże zaraz wywozić. No może... To jest właśnie tam pisz tam w komentarzach, bo to w następnym odcinku. Coś tam widziałem, że jakieś burze, żeby powywozić, a jak nie, no to weźmie się za te prace porządkowe ja na farmie, a Brączek się weźmie za kopanie buroków. Tak, bo buroków jeszcze nie wykopałem. Dobra. Ogólnie Bolek, na tą przyczepkę będzie chyba trochę teraz trzeba dłuższe ciąć, co? Tak, i grubsiejsze. Poczekaj. Bo niestety nieodśnieżone było i padłym bokiem. Dawaj, ładny dawaj. Kask masz. No, Stachu dobra. Tam jak słyszycie dalej tnie. Jo, u mnie przestaje. Krajzega chodzi całe noce, całe dnie. O Boże. Dobra. O! Kurwa. Ty. Tylko nie za długie takie, że mi nie 60 nie przegiło. Jak ja coś czuję, że ona nie da rady z tym. No. Ale zobaczę jak pierdolnie to drzewo teraz. Poczekaj, ja se muszę je wymierzyć. To będzie tak. Dobra. Uciekaj. Lepiej, żeby były ten. Żeby były dłuższe niż krótsze, nie? No! Dobra, ogólnie ja sobie włożę już jedno. Trochę do dupy mi stanąłeś. Stanąłem? Boże, poczekaj. Pierdolę takiego suchara, bo po prostu nie mogłem wytrzymać, jak to dzisiaj rano zobaczyłem. Wchodzę sobie na fejsa i było zdjęcie. Dwa kutasy. I jeden mówi do drugiego. Ty, stary, chodź dzisiaj, pójdziemy do kina na film porno. A ten drugi. Pojebało cię? Chcesz stać 2 godziny? O Boże! Kurwa, ja po prostu rano nie mogłem. O Boże, wiem, że takie trochę suche było, tak, ale... O, bo widzę gałąź to, bo obcinałeś. Czekaj, bo ja chyba... Czekaj, Boże. Ja nie wiem, jak mam ci stanąć ogólnie. O, tu ci stanę. Chcesz stać 2 godziny? Ty weź z drugiej strony do gałąź walni, bo ona jest w powietrzu. Okej, chodź tu. O, dobra, poszła. Weź do przodu, dajesz trochę tą 60. Ja to jeszcze chciałem ci ściąć kawałek. Boże, jak ja taki głaz położę na nią, to ona do góry pójdzie. Ty poczekaj, ale powoli kładź, nie? Bo jak nie zarwiesz 60. Stój. O Boże, ja chyba trochę za długi dałem. Ja wysiadam, ja nie... Pierdolę. Ja nie mogę wyjść 60 teraz. O, dobra. O Boże. Przełamie zaczę. Jezu, krótsze trochę, Mati. Krótsiejsze. Ty no gdzieś dobrze. To drzewo polecianego. O, tu jest. To czekaj, to drugie chyba będzie tutaj krótsze ogólnie. Mam taką nadzieję. Czekaj, ogólnie to... Boże, odsuń się, bo ci rozjadę. Ja mówię, kurna, co jest? Nie mogę drzewa w ogóle. Taki kucnyłem już. I mnie to coś tak zajrzy od tyłu. Dobra, czekaj. Nie, no, ten jest tak samo długi, ale dobra, już teraz włożę je. To ja później stanę i dupki poobcinam. Jo, i kto je weźmie? Nie wiem. Weźmie czymś się. Na dwukółkę je weźmie, nie? No i do Mariana za dwunią krajzegum potnie całe. A on nie był Stachu? Nie, Marian.
Boże, tym drzewem tak wymachuję, że zaraz szyba pójdzie w 60. Ty! Chodź no do mnie! Zobacz, jak mi ja wyskoczy nie zrobił. Trampolina. Chodź no tu! Czekaj. Zawsze była ta komedia tako, że pod sobą się drzewa dnietnie. Nie? Czekaj, już jadę, co ty robisz? Ja upierdolę pod sobą. Może ty tam możesz... Ej, weź dawaj tu na początku, utnij jeden już. No, uciąłem już. Widziałeś? No, bieraj go. A długi? No, taki sam rozdział, myślę, bo tak na kroki robiłem. Nie, ten będzie dobry, taki będzie dobry. Jakbyś chciał takie, to będzie... No ja tu 2 tygodnie już z piłą mechaniczną, tak? Się nie rozstaje. Ale ogólnie fajne, to jest, bardziej mi się to podoba niż tym HDS-em ładowanie. No, dość spoko, dość szybki mi się wydaje, także ogarniemy szybciej ten las, będzie więcej pieniędzy. No wie, ta, no, z gospodarstwa trudno wyżyć. Trzeba się wspierać. Świnie tanie, słoma krucha, kurwa, nie chcą żryć tego w ogóle. Tak, dawaj tu na początek, co? No już, tylko trzeba tu to zwiść ogólnie, jak. A nie, uciąłeś już tutaj. Wszystkie poucinałem. Dobra. Może ten tamtą krajzę go nieźle daje. Ja nie wiem, u mnie przestaje. Ja to nie wiem, jak tata jego tak wytrzymuje. Chyba, że on ją też porżnął. Ty cholinder jasno, jakie łobałki wielkie. Tylko Mateusz powoli, bo kurwa udawa... Jest ten. Wystaje z zimi. Poczekaj, go zetnę może trochę. Nie, dobrze jest. Nie? No dobra. Czekaj. Ty tam... Dobra. To... O Jezu. Tu jeszcze coś jest w tym w krzokach. A ja nie wiem, czy ty go ciąłeś, nie ciąłeś go. Ty. Tak. Co? Ta 60 jeszcze jeden włożę, to ona się obstra. No ja wiem, a ja nie wiem, gdzie ja nawrócę. Tyłem będę wycofywał chyba. Dobra, tutaj ogólnie... O Jezu! Trum chociaż jak podjeżdżą. Tak za... Ta piła chodzi, krajzega, w tenis nie słyszę. Krajzega. Bardzo ładnie. Czekaj, bo źle złapałem. No może ja będę palił kobyłej. Ja weź tam już odpala ją. Nie no, co ty pierdolisz, jeszcze tu jedna wejdzie, druga. Jeszcze ze dwie wejdą spokojnie. Nie no, więcej niż jedno nie wejdzie. To pierwszą nie popisać, ale to jest... O Boże. No co ty zrobiłeś? Jo nic, ja podeszłem tylko. Ja już odchodzę. Co to się stało? O. A, bo rozumisz, zimno było. Mróz tu naszedł na nie, a teraz jak ciepło jest, bo 60 to pęcznieje i do góry. Czekaj, jeszcze jeden włożę. No włoż, ja ogólnie bym wskoczył na to ugnieść nogami, ale boję się, że wysadzi. Ej, tu uciąłeś tego, czy nie? Tak. Wszystkie ucin... Nie, nie ucinę. Tu już ucinam. Kurwa... Czekaj! No, utnij. Prawie nie chcę odpalić, poczekaj. Ej, trochę bliżej. Za długi! Dobra, o, tak tnij, no. Ale ładny moszczur. Dzięki. Uciąłeś? Jo! No, kurwa, bym se nogę ucił. Matko Boże. Nawet nie podchodź do tej kupy. O! Widziałeś? Podeszłem? Krzykłem, tak? Ty! Chodź do Mariana, wykipuję to na podwórko. Krajzego nam podnie. Kurwa, by się zesrał, jakby takie opałka musiał podnieść. Dobra. Ja jadę, krzyku. No dawaj, jadź. O Boże. Tylko powoli, krzyku, jo? O, ty! Zobacz, czy nie ma modu ten... pasażera. Ja to będę patrzał, czy ty dobrze cofasz. Jezu, śnieg ma, jest. Jak to podskakuje, jak ty jadziesz. Czekaj, na ręcznym, kurwa, wejdę. Ej, tam czasem jakiś nie wypadł? Nie? Czekaj, bo żebym ja się tu złamał. Muszę uważać, bo żeby zara Halina będzie dzwonić, że jej supek upierdoliłem. Ej, Boże, patrz, tam podnie przypierdolę. Ty zara to wyleci do tyłu. Do przodu powoli, nie szarp. Czekaj, ja se zmniejszę tempomat, okej? Okay? Nie szarp. Boże, jak trąbi! Majkowi chciałem chociaż, żeby ci dobry powiedzieć. Tam nie całe dnie to nie słyszy. Kręć.
My tylko 5 balków włożyliśmy? Nie, 6. No, ale zobacz jakie grube. Po 250 zł za metr. Jo? Jezu, to bym się opalił. No, drogie rzeczy są w świecie. No, ogólnie w przyszłej wersji mapy będzie tartak, także. O, będzie mletni robić. Będzie to lepiej wyglądać. Kurwa. Kurwy syny. No i dupę. O! Czekaj. Krzychu, chodź, skoczmy. Zajebiste to było, ty! Ty podziałało! No tak! Ty byś widział, jak ty podskakiwałeś, nie? Gdzie podskoczyłeś, to tamten. Tak się opuszczało zarobić. Dobra, dawaj, jeszcze trochę poładuję. Jo, jadźmy, jeszcze jest 10 minut nagrać! Ja skwarnę tu odpołą. Nie mu powiedz temu skurwy synowi! Niech mu wyłączy tą krajzegę. Dobra, teraz może ja obalę jakieś drzewko, co? Jo. A ogólnie to ty już nawoziłeś tam to wszystko? Nie, ale chcę obalić jakieś ładne. Dobra, to ty obal, a ja będę tyn. A ja przywiozę se. A później ty pojedziesz 60 zawieźć drugą turę. Boże, go jak na tartak położę. Nie umiesz ty tuć? Zobacz, ja tam za pierwszym razem wszystko obniłem. No dobrze mi wyszło nawet. Tylko trochę za bardzo położyłem na to drzewo, ale to nic. Ty weź te wymiarówki, może lepiej rób ty, bo ja nie wiem, czy ja dobro robię. Co? Moment, sekundę, bo ja się nie mogę zmieścić. A gdzie ty jedziesz? Po tamto drzewo, co jest u ciebie na polu. To jest moje pole? Serio, ty obaliłeś dwa drzewa na siebie? Ja pierdolę, jak on tnie. No o co ci chodzi, dobrze jest. Ale nie mówię o tobie, o Marianie. A co ty tu robisz? Jakie to drzewo Jere, małe to... było. Co? Dziwne małe to drzewo było. No. Na trzy kawałki tylko. Może jeszcze nie trzeba było ciąć tego. Jezus Maria, jak ty zaraz coś popsujesz, nie? Pamiętaj, że ty masz przodu szybę otwartą, żeby ci to drzewo nie wlazło do środka. A ja nie mam takich burżuazji, to nie widziałem i on nie zauważył. Dobrze ci to idzie, ty. Możesz okay. Obkręcać tym. Wiem, no ja specjalnie to chcę zrobić teraz. O, panie. No dobra, rzuć to. Boże, urwał przyczepkę. Dobra, oddawaj, to moja fucha. Moś, kurwa, gówno jakieś dojeźdź. Tu jest drzewo. Wezmę najpierw to z tego pola tam, co? No powoź, ty chyba, że ja ci tu przyjadę. To dawaj. Stój tu, weź się łobruj, ja już tam wjeżdżam 60. A gdzie ty chcesz wjechać? Tam. Jak? Jakoś wjadę. No dawaj, dawaj. Tylko nic nie popsuj. Może tu być? Jo, a do przodu jeszcze daj, zatępienie każ. Dobra, stój. Ej, a co byś zrobił, jakbym akurat jak będziesz ładował ci pierdolną drzewem? Naprawdę będę się cieszył. Tak? Dobra. No nie. No kurde, szkoda. Ej, źle to położyłem przez siebie. Co? No, źle położyłem. Dobrze jest. I to jest pocięte tu na końcu? Tak, wszystko jest pocięte. Akurat łapiesz tu, gdzie jest przecięte, ale dobra. Ale lipę tu odwaliłeś się. Łap to. Boże, za stopę cię zapałem. Ej, to jest chyba trochę za długie. Trochę długie, nie? Dobra, będzie akurat na tym, na tą szmatę czerwoną. Jesteś dobra szmata. Nie jest długie. Nie, no nie jest źle. Panie! Zobacz. Ej, to Marion, idzie szybciej? Ej, to idzie szybciej niż tym HDS-em. No człowieku, jak my ile tego HDS-a jednego załadowaliśmy przez cały odcinek? To będzie za krótkie chyba.
sumie. A dobra, się upchnie. A nie widać, po śnieg poszło. To też będzie ja za krótkie. Ja je porżę na kawałki, poczekaj. Ty, to też będzie za krótkie chyba. Nie gadaj. To jest grubsze. No to nic. Tyle, że będzie git. Poczekaj, zmierzę. Czym? No, taki odsunę. Miałem ci przypiję, wiele... Jak dobrze wjedzie, to powinno być ok. Ładnie połóż. No i pasuje, panie. Gdzie one jeszcze są? No tutaj. Tu może jedno. Na tą górkę tu pod śniegiem jest jeszcze. Jak ty, co ty tu? Ej, co ty chciałeś za drzewo? Choinkę zwykłą? Nie, no takie duże, wysokie. A małe? No malutkie jest, wiem. Nie, ty żeś na czubek pewnie był. Ty wiesz co? Ja to bym z tej czubek spierdolił tylko. Czekaj, bo ja na razie nie mogę się złapać. Czekaj, czy... O Boże, zahaczyłem o coś. Ej, tu chyba drzewo pod śniegiem jakieś leży. O Boże, ucieka na moje pole. Dobra, czekaj się. Ja, kurwa, no chciałem wskoczyć. O jest. Dobra, ja gonię tamto, bo zaraz nie ucieknie. Ty Krzychu, sam no. Czubek upierdol. Po co? Tak, gdzie ptoki miały gdzie gniazda robić. Patrz jak będzie leciało. Jest. Gdzie? Upierdolnyło. Ja nie widzę. Ty mu się zgiął cały. Co zaraz będzie leciało? Uciekaj! O Boże! O matko! Teraz widziałem. Dobra. Jej? Dobra, w sumie wiecie co? Nie, no jedź zawieź to. Co? No zawieź to. Nie, nie jadę zawieź, bo będzie ładnie do zdjęcia. A no tak, no tak. No, także w sumie dziękuję wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że będzie dużo łapek w górę. Czy? Nie, 2,5. Dobra, 2,5. 2,5 i kwit, i wtedy będzie następny odcinek, także... Mam nadzieję, że bardzo fajna akcja, bardzo fajnie się grało, wam również się pewnie bardzo fajnie oglądało, także dziękujemy za obejrzenie i trzymajcie się. Na razie. Cześć!